Witamy w Geek Cloud. Jest 2012 rok, niedziela 21 października, godzina 21:07 i w audycji Geek Cloud witam Was Przemek Jedlikowski, a po drugiej stronie dodatkowo... Po drugiej stronie witam Was gościnnie współprowadzący ten odcinek Krzysiek Maczyński, Wellbite Eater z Bielska Białej nadający, a także witam Was i my go witamy, gość dzisiejszego odcinka. Tak, dzień dobry, witam uprzejmie, właściwie dobry wieczór. Z tamtej strony Grzesiek Ciesielski. Tak, skromnie. Z Sochaczewa, jeśli się nie mylę, z twojego rodzinnego miasteczka. Zgadza się. Dzisiaj poprowadzimy odcinek, w którym powiemy trochę o tym, jak zacząć swoją przygodę z podcastami. Co to w ogóle jest podcast, jakie są typy mikrofonów, co nam jest potrzebne, żeby zacząć swój podcast i takie rzeczy. Jeśli chcecie do nas zadzwonić, z nami porozmawiać, zapraszamy do kontaktu na Skype'a kontestacja.com bądź na telefonicznym połączenie 222-195-321. Warto powtórzyć, bo nie wszyscy pewnie zdążyli. 222-195-321 lub kontestacja.com, nazwa użytkownika na Skype'ie. Tytuł dzisiejszego odcinka to faktycznie poradnik początkującego podcastera, czyli powiemy o sprzęcie i o troszeczkę też o programowaniu, które powinien znać, no które warto znać, jeżeli się zaczyna prowadzić podcast. I Grzesiek jest właśnie tutaj specjalistą, myślę, że największym z nas od tego, ponieważ już od dawna jest i radiowcem, i podcasterem. Powiedz, co ty właściwie teraz prowadzisz za podcasty, oprócz przedziału rozmów, który razem z Filipem Szareckim, znanym słuchaczom kontestacji jako Obława, kiedyś tu prowadził Kompas Polityczny, to... I poza tym, że prowadziłeś też kontesjonał, taką audycję na żywo w kontestacji swego czasu, dawniej już, może najstarsi górale pamiętają, to czym się teraz obecnie zajmujesz, gdy chodzi o produkcję właśnie czegoś do słuchania? Wiesz co, może trochę się lenię ostatnio, natomiast w tej chwili bawimy się, że tak powiem, z Filipem tym dźwiękiem, tymi podcastami, bo chyba swojego czasu, jeżeli chodzi o radio, taki streaming, to wykorzystałem już chyba wszelkie możliwości. Być może trochę też to się przejadło, no bo to też jest taki temat. Natomiast wdrażamy się gdzieś, takie dwa odcinki powstały, telefonu zaufania, nowego podcastu. To nie jest nic merytorycznego, to jest taka czysta głupota. Słuchałem, gdzieś tam chyba sympatyczna. Dobrze. Dobra, więc skoro już mówimy o rozmaitych podcastach, audycjach radiowych, czy to w eterze, czy to w internetowym radiu, no to ja obecnie w kontestacji prowadzę Gość Miesiąca, taką audycję comiesięczną. Zapraszam do słuchania, różne tam VIP-y, znane osobistości są zapraszane i przedstawiają swoje poglądy, działalność, a ja im to ułatwiam, a czasem utrudniam trudnymi pytaniami. Natomiast Przemek, prowadzę Geek Cloud, a czasem... siedzę i nic nie robię. A wcześniej założyłeś radio razem z paczką znajomych, Radio Zgromadzisko, które było oprócz Koczowiska Dekadencji jednym z prekursorów, można powiedzieć, jaskółek zapowiadających kontestację, czyli wolnościowe radio, w którym nadajemy, na którego falach właśnie jesteśmy, które promuje wolność i przedsiębiorczość, i inicjatywy oddolne, i wolny rynek, i różne inne fajne rzeczy. Natomiast audycja Geek Cloud jest nim kontentem zewnętrznym, to warto dodać, firmowanym przez serwis PDA Site, na który zapraszamy do lektury znajdujących się tam treści. No to może przejdźmy do tematu, zacznijmy od tych sprzętowych rzeczy, czyli jaki mikrofon dla podcastera początkującego, takiego zupełnie? Czy mikrofon i komputer, czy dyktafon do nagrywania może w terenie, czy rejestrator dźwięku tak zwany? Zacznijmy od tego, jakie kto ma potrzeby, nie? Jeśli... No właśnie, to jest problem dość solidny, bo można dużo gadać, a tak naprawdę trafiać w taką grupę docelową, która nie istnieje. To znaczy albo będzie to zbyt dużo środków finansowych, jakie trzeba przeznaczyć na ten sprzęt, albo ten sprzęt będzie tak słaby, że nikt go nie będzie chciał używać. Wydaje mi się, że powiedzmy takie minimum to są trzy takie grupy, które można by utworzyć na potrzeby tej audycji, powiedzmy. A osoby początkujące, no można próbować, chociaż tu też będę dawał przy każdej takiej opcji pewne ostrzeżenia. Można próbować z takimi tanimi mikrofonami dynamicznymi i starać się je podpinać do kart zintegrowanych.
to ma o tyle To może tą od razu wadę, że dźwięk powiedzmy, jest. padło pojęcie mikrofony dynamiczne, może od razu rozróżnijmy, że są dwa główne typy mikrofonów, pojemnościowe i dynamiczne, jakbyś mógł powiedzieć, czym się różnią i do czego się który nadaje. Okej. No, mikrofony dynamiczne to jest, powiedzmy, rzecz, która nie wymaga zasilania generalnie. Nie Tak, będę ponieważ wchodził w jakieś tam tam, wyjątki. znaczy powiedzmy może, bo to warto wiedzieć, jak to działa. Działa to tak, że jest tam element metalowy, bądź cewka w cewkowych mikrofonach dynamicznych, bądź taka wstęga, pasek metalu w wstęgowych mikrofonach, który się porusza, membrana jest do tego przymocowana pod wpływem naszego No, głosu w polu zgadza się, natomiast w magnetycznym. tych No i jak wiadomo, w polu mikrofonach magnetycznym, jak się dynamicznych porusza to tam przewodnik, potrzeba dość dużo siły, prawda, żeby ten to mechanizm poruszyć. Płynie prąd, I dużo siły dlatego też trzeba, żeby są tym o wiele poruszyć, mniej więc czułe mniej niż czuły. mikrofony pojemnościowe. W mikrofonach pojemnościowych z kolei ta membrana jest bardzo duża i tam potrzeba bardzo niewiele, żeby raz tą membranę wprawić w ruch i uzyskać jakiś efekt, a dwa, żeby ją uszkodzić. To też jest inna kwestia. Czyli mikrofony pojemnościowe są po prostu mikrofonami bardziej czułymi, bardziej delikatnymi, ale też bardziej specjalistycznymi, bo tutaj wchodzi kwestia charakterystyki tak zwanej. Czyli tłumacząc to z polskiego na nasze, powiedzmy wokół mikrofonu przestrzeń, z jakiej on zbiera ten dźwięk. I są różne te charakterystyki nerkowe i wiele innych. W Kardioidalna, przypadku tak jakieś mikrofonów anatomiczne kierunkowych, takie nazwy. na przykład takie mocno skierowane w jedno miejsce konkretne, to też trzeba sprawdzić, bo tego nie da się ocenić. Każdy sprzęt będzie inaczej współpracował i to też jest następna ważna kwestia. Ja na przykład teraz mówię do mikrofonu ręcznie robionego. To jest taka wkładka pojemnościowa. Niestety coś mi się w niej zepsuło i nie działa ona tak, jakbym chciał, żeby działała. Ale to jest przykład mikrofonu pojemnościowego, bo teraz na przykład słychać to, co się dzieje w kuchni. No Mamy właśnie, to są dzwoniącego. mikrofony te, które podłączamy pod komputer. Najczęściej w telefonach też Mamy czasami dzwoniącego. występują elektrotowe i one tam mają to zasilanie 1,5 V, 3 V, czyli to jest niewiele, tak? I ta szansa na te zakłócenia jest no, mniejsza. Natomiast w przypadku mikrofonów pojemnościowych, jeżeli są jakieś problemy z kablami, tam już jest to zasilanie troszeczkę wyższe. To napięcie jest wyższe i to jest większa szansa, że te zakłócenia się pojawią. Dlatego z punktu widzenia podcastera no może czasami to sprawiać dużo problemów, tak? Bo nie dość, że mikrofon, nie dość, że dobre kable, nie dość, że dobry przedwzmacniacz, to jeszcze jakiś dobry rekorder albo karta dźwiękowa, no dość dużo nakładów. Natomiast można pewne sprawy uprościć i chyba od tego warto by zacząć. Warto by zacząć od posłuchania naszego słuchacza, który do nas zadzwonił. Dodzwonił się do nas Jacek. Witamy cię na antenie. Czy masz pytanie bądź coś do dodania? Witam serdecznie naszego gościa. Cześć Krzyśku. Cześć. Ja mam w zasadzie kilka pytań mam takich mocno technicznych. Na ile, że tak powiem, jak należy dobierać mikrofon do na przykład miksera sprzętowego? I na ile, że tak powiem, uzyskany efekt jest zależny od miksera, a na ile jest zależny od mikrofonu? To jest moje pierwsze pytanie. Drugie Okej, okay, to pytanie może jest tego. pozwól, że odpowiem, żeby się nie pogubić w tych pytaniach. Okej, dobrze. Przede wszystkim zależy to od mikrofonu, czy jest to dynamik, czy jest to mikrofon pojemnościowy. W przypadku mikrofonów pojemnościowych sprawa wydaje się nieco prostsza, bo wystarczy nam to zasilanie, czyli ten tak zwany fantom, tak? Czasami 24, czasami 48 V. I wtedy większość spraw zależy już od mikrofonu, tak? Czyli te szumy. Oczywiście, jeżeli mamy dobre kable, to ten przedwzmacniacz jest w mikserze zbędny w tym momencie. Natomiast w przypadku mikrofonów dynamicznych, no tutaj już się zaczyna sprawa pod górkę, bo potrzebny jest przedwzmacniacz, czyli to tak zwany gain, który występuje na mikserach, którym kręcimy. Z tym trzeba postępować bardzo ostrożnie, bo potrafi generować to bardzo dużo właśnie szumów, ta jakość bardzo się zmniejsza. No i teraz pytanie, jaki mamy mikser, tak? No nie oszukujmy się, miksery bardzo tanie, tak zwana chińszczyzna, jest bardzo duże ryzyko, że wystąpią te szumy, te zakłócenia, czy po prostu izolowanie tych poszczególnych elementów w tym mikserze jest bardzo słabe i występują po prostu zwarcia, tak? Co słychać? Co słychać? Kiedy ten gain się przekręci, zaczyna się buczenie, zaczynają się dziać dziwne rzeczy. W przypadku mikrofonów dynamicznych przede wszystkim przedwzmacniacz. Natomiast jeżeli chodzi o
jeszcze mikrofony pojemnościowe, możemy starać się zbawić wzmacniacze lampowe, chociaż szczerze powiem, że nie ma reguły, bo ja kiedyś podłączałem mikrofon właśnie Rode Procaster, który w tej chwili posiadam, do przedwzmacniacza lampowego też, nie, firmy Prisonus, i wyglądało, brzmiało to o wiele gorzej niż w momencie, kiedy podłączyłem ten mikrofon do miksera Behringera, który nie jest przebojem na rynku, jak wiemy. To zależy od bardzo wielu kwestii. Nie jestem w stanie konkretnie odpowiedzieć, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, czy dany mikrofon, powiedzmy, będzie dobry z jakimś przedwzmacniaczem czy z jakimś mikserem. To trzeba po prostu sprawdzić. Niestety, tak to wygląda. No, nie zadowolę ci innym odpowiedzią, ale generalnie, jeżeli mamy dobry mikrofon średniej klasy dynamiczny i średniej klasy mikser, to nie powinno być problemu i te szumy powinny być bardzo, bardzo minimalne. Powiedzmy, nie wiem, mikrofon Shure'a i mikser Soundcrafta, ta seria taka była kompaktowa, tu powinno już być w porządku. Zanim Jacku zadasz drugie pytanie, to ja może dodam, że nie namawiamy oczywiście początkujących podcasterów od zaczynania przygody z podcastingiem poprzez zakup czy to miksera, czy przedwzmacniacza. Kupcie sobie po prostu jakiś prosty sprzęt, o którym będziemy mówić dalej. Pytanie Jacka było specyficzne i może dla bardziej zaawansowanych osób. A tutaj Baret na czacie wrzucił link do wersji wykopanej bodajże tego samego artykułu, z którego ty, Przemek, korzystałeś, konstruując swój mikrofon. Czy to jest ten sam? Możesz potwierdzić? Nie wiem, bo go nie widzę w tym momencie, ale najprawdopodobniej tak, to jest to. Tak, więc w ten sposób można sobie złota rączka, całkiem niezły, dużo lepszy niż na przykład mikrofony wbudowane w laptopy, z których w ogóle nie polecamy, zwłaszcza w obecnych czasach, bo są coraz gorsze, aż dziwne, bo o 3 rzędy wielkości cena laptopa jest wyższa, a więc mogliby spokojnie takie mikrofony tej klasy montować, które sobie człowiek może zrobić sam w domu. Tymczasem dużo lepiej niż gdyby był na wbudowanym. No i też laptopy mają to do siebie, że mają dość słabe karty dźwiękowe, co słychać po jakości mojego głosu, niestety. No ja tutaj jeszcze, zwracając się w stronę gościa, myślę, że, jestem przekonany o tym, że w sposób właśnie bardzo satysfakcjonujący odpowiedziałeś na moje pytanie, i tu zaraz mam kolejne pytanie. Jak ty oceniasz na przykład mikrofon firmy Rode w stosunku do innych mikrofonów, tak? Bo jakby mój problem swego czasu, gdy jakby miałem najszczersze aspiracje, żeby zakupić coś właśnie z tej takiej średniej półki, ten mikrofon Rode Procaster to jest, powiedzmy, taka średnia półka, ale jest to już coś, co ma jakąś jakość, tak? To już jest jakieś, to już ma jakiś charakter i tak dalej. Jeżeli mógłbyś mi odpowiedzieć na pytanie, tak naprawdę do takiego, jakby to powiedzieć, do takiego czysto radiowego zastosowania, to jakie mikrofony są lepsze? Właśnie mikrofony typu Rode, czy mikrofony typu pojemnościowego, które właśnie wyłapują absolutnie wszystko z pomieszczenia? No bo z jednej strony, na przykład jak słuchałem próbek mikrofonów Blue Microphones, to jest taka znana seria Spark, no to jeżeli chodzi o ogólną charakterystykę tego mikrofonu, no to daje on, że tak powiem, lepszy efekt, ma on lepsze podbicie, no ale z drugiej strony tego typu mikrofony wyłapują absolutnie wszystko z pomieszczenia, czyli jeżeli ktoś otworzy mi drzwi w pokoju albo coś mi spadnie, no to najprawdopodobniej będzie to słychać, bądź to na audycji, bądź w podcaście. I jeszcze tak odwołując się do tego, co powiedziałeś na samym początku, w jakiej kategorii cenowej mógłbyś ustawić, że tak powiem, zakupiony mikrofon w stosunku do miksera? Bo ja słyszałem taką opinię, że na przykład jeżeli kupuje się tam, powiedzmy, mikrofon, nie wiem, marki Shure, to do tego powinno się dokupywać co najmniej za 1,5 razy taką dużą kwotę mikser. Czy zgodziłbyś się z tym przekonaniem, czy raczej nie? Bo nie bardzo wiem, co masz na myśli, że nie warto kupować chińszczyzny.
Czy na przykład takie, czy na przykład jakieś mniej znane amerykańskie marki mikseru, to dla ciebie to również jest chińszczyzna, jakbyś mógł trochę to rozwinąć? Okej. Okay. To jest troszeczkę tak jak z samochodami, bo mamy pewne koncerny, gdzie na przykład Seat, Volkswagen i kilka innych tam marek, Skoda, tak, Audi, tam montuje się właściwie te same części. I to jest troszeczkę też z tą chińszczyzną, bo mikser wygląda tak samo jak ten innego producenta, jest dokładnie taki sam, tylko ma inne logo. To jest ta grupa taka najniższa cenowa w mikserach. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o mikrofony, miksery, ten stosunek ceny, nie, na pewno, tak jak patrzę z doświadczenia, ważniejszym elementem tego układu jest mikser, a dokładnie przedwzmacniacz. I tutaj trzeba na to zwrócić uwagę. Ja w tej chwili mam interfejs Prisonusa Audiobox USB, mikrofon Rode Procastera, a mikser mam Behringera 1002B, który wiele osób się złapie za głowę, no po co ten człowiek wydawał pieniądze na mikrofon i wylecuje tutaj z takim mikserem. Nie, wręcz przeciwnie, bo ten mikrofon dynamiczny jest na tyle dobry i na tyle dobrze sobie radzi z tym mikserem, że to mnie zaspokaja, nie ma szumów, nie dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Co do ceny miksera do mikrofonu, wydaje mi się, że to jest absolutną głupotą, żeby porównywać 1,5 razy, czy 2 razy, czy musi być droższy, czy musi być tańszy. Ja swojego czasu znałem lektora, nieprofesjonalnego, ale bardzo wiele stacji korzystało z niego, z usług, który zmontował sobie mikrofon właśnie za 10 zł. Tylko co tam występowało? Tam występowała dość mocna postprodukcja. Na żywo też był mocny sprzętowo i mógł takie rzeczy czynić. To znaczy odcinał pewne pasmo, dawał bardzo dużo wtyczek VST, DSP, różnych procesorów, również sprzętowych. I z mikrofonu za 10 zł robiło się jakość studyjna. I bardzo wielu profesjonalistów udało się na to nabrać. Myśmy się oczywiście z tego śmieli, ale to potwierdza tylko zasadę, że jeżeli sprzęt, jedną rzecz można troszeczkę jakby zrehabilitować drugą, tak? Ale w przypadku dynamików ważny jest przedwzmacniacz. W przypadku Rode'a wystarczy Behringer, tak jak ja mam. W przypadku Shure'a dynamika takiego typowego, bo Procaster ma to do siebie, że jest mikrofonem, który ma kilka filtrów. To nie jest do końca taki czysty dynamik, tak? Jeżeli pytałeś o mikrofony, teraz jest bardzo popularny w internecie mikrofon, bodajże Yeti się nazywa, tak, Blue. On ma tam ileś tam tych charakterystyk, nie wiem po co to jest, chyba żeby sobie postawić na biurku i krzyczeć z drugiego końca pokoju. Faktycznie ma jakoś niezłą, nie przeczę, ale to jest... Charakterystyka jest zbyt ogólna, ona zbiera zbyt dużo... Nie można uderzyć w stół, nie można właściwie nic zrobić. Nie zniweluje się tego, no bo nie zawiesisz tego mikrofonu na gumkach. W przypadku na przykład właśnie Rode'a możesz sobie zakupić ten uchwyt przeciwwstrząsowy i tak jak u mnie wisi, troszeczkę słychać, natomiast jest to o wiele lepsze. Jeżeli chodzi o mikrofony Rode'a, AKG czy Shure'a, ten Rode Procaster jest bardzo podobny do jednego z mikrofonów AKG i jeszcze jednej firmy. To są mikrofony typowo radiowe. Tylko że pojawia się kwestia kolejna. Kupujesz sobie mikrofon, powiedzmy, Shure SM7B, na którym pracuje całe RMF. I okazuje się, że jakość jest gorsza, okazuje się, że słychać sąsiadów z boku. Dlaczego? Bo oprócz tego Shure SM7B, który kosztuje tam ponad 1000 zł, czy prawie 2, nie wiem jak w tej chwili to wygląda, oni mają po drodze, każdy prezenter ma swój procesor dźwięku, procesor głosowy, wokalowy, po drodze jest konsoleta za tam parę 10 000 euro, cyfrowa, która też to wszystko niweluje, po drodze są jeszcze jakieś procesory, na końcu jest jeszcze jeden procesor, chyba w tej chwili Orban, już nie pamiętam. Więc to, co słyszymy, czy słyszymy właśnie w internecie, tak jak mówiłeś o wysłuchiwaniu jakichś próbek, to nigdy nie będzie po prostu. Jeżeli uważasz, że masz, powiedzmy, te 600 zł na mikrofon, bo tak kosztuje chyba Rode 600-700, to jest dobre rozwiązanie. Ja mogę pod tym się podpisać, tym bardziej, że mam sentyment do tych Rode'ów. Wiem, gdzie to jest produkowane, w Australii, tak, to jest firma rodzinna. Nie zdarzają się chyba właściwie jakieś tam dziwne przypadki, bo oni dają bardzo długą gwarancję nawet na ten mikrofon i tu mogę przyklepać.
Natomiast oczywiście, jeżeli wydamy więcej na mikrofon, no to mamy mniej, powiedzmy, na mikser. I tutaj w tym przypadku da się to odrobić. Nie mogę gdybać, jaki by było w przypadku mikrofonu Shure czy nie Shure. Pracowałem na tym i powiem szczerze, że bardzo dziwnie się zachowywały w różnych sytuacjach. Była konsoleta Yamahy za parę tysięcy i działy się dziwne rzeczy, prawda? To okazało się, że kabel, to okazało się, że coś tam jest nie tak skorygowane i nie można było tak ustawić. Wbrew pozorom, to jest troszeczkę loteria. Każdy inżynier dźwięku powie mi, że ja ci zrobię tak dokładnie, tylko on to zrobi w postprodukcji. A jeżeli się wchodzi na żywo, w przypadku właśnie radia, to tam albo ma się dużo sprzętu i pieniędzy, albo się nigdy nie osiągnie efektu idealnego. No nie oszukujmy się. Więc dziękujemy ci, Jacku, za pytania. Ale jakbym miał, jeszcze jedno krótkie pytanie. Tak, szybko, krótkie pytanie, jakbyś mógł tak pokrótce powiedzieć, na co zwracać uwagę, bo każdy z mikrofonów ma swoją specyficzną dokumentację. Ja w każdym razie jeszcze nie znalazłem nigdzie w sieci jakiegoś takiego w miarę przystępnego opisu dotyczącego tej dokumentacji. Jakbyś mógł jeszcze później w kilku słowach dosłownie powiedzieć, na jakie rzeczy w przypadku wyboru mikrofonu zwracać uwagę, to byłbym wdzięczny. Serdecznie dziękuję i chciałbym powiedzieć, że twoje wszystkie odpowiedzi mnie absolutnie satysfakcjonowały i czekałem na takiego gościa. Brawo, Krzysiek, i jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy cię też, Jacku. Ja mogę tylko podziękować za ten entuzjazm. Mogę odpowiedzieć, Krzyśku, tak? Jasne. No więc tak, jeżeli chodzi o tą specyfikację, znów nie będę się wydurniał i bawił inżyniera dźwięku i mówił tam 50 kHz, 100, 600, bo to nie pokrywa się z prawdą. Niestety, to wygląda tak, że jest na pewnym momencie zbiera, potem nie zbiera, jak mu się przełączy charakterystykę, to inaczej zbiera. Nie ma w mikrofonie, musiałaby być tak, podana konkretna konfiguracja na tych kablach, na tym mikserze, na tym interfejsie z takim przedwzmacniaczem i wtedy można to porównywać. Jeszcze z taką stabilnością napięcia w sieci i tak dalej. To może, są pewne czynniki, które wpływają na jakość tych mikrofonów i nigdy nie będzie to wyglądało tak, że jeżeli masz dwa mikrofony, które mają identyczną specyfikację, będą brzmiały tak samo. Przede wszystkim należy patrzeć, jeżeli jest ten sprawdzony producent, znów się odwołam do Rode'a, na co on mówi, na co poleca. Oczywiście nie będzie się brało do pokoju, gdzie chce się nagrywać podcast mikrofonu bodajże NTG3, nie, to kierunkowe, ale tych wielkomembranowych Rode'a, bo to jest bez sensu, bo będziemy słyszeć całą wieś w tym mikrofonie, a nasze każde, prawda, wzdechnięcie to będzie pogrom w głośnikach słuchaczy. To jest bez sensu. Natomiast co do dokumentacji, jest ryzyko takie, że w tej chwili Chińczycy są w stanie podrobić wszystko, i producenci bardzo się kryją z tym, co mogą pokazać. Kiedyś przy tych starych sprzętach ja mam całe schematy, jak to jest zbudowane wręcz do tego sprzętu. W tej chwili dostajemy malutkie coś tam, ale to coś tam jest absolutnie nieobiektywne, także nie ma co porównywać po tych liczbach czy cyferkach, bo się na to nie trafi. Po prostu jeżeli jest taka możliwość, tak jak w sklepach amerykańskich, to iść, podłączyć ten mikrofon. Są takie sklepy u nas w Polsce, natomiast jeżeli nie, to oprzeć się na tym, co mówią użytkownicy, nie specjaliści, nie eksperci, tylko użytkownicy konkretnego mikrofonu. Myślę, że tutaj też chodziło o to, na jakie parametry zwracać uwagę, bo w sumie nie powiedzieliśmy o mikrofonach, no, czym się on charakteryzuje. No, oprócz tego, jak się go podłącza, to charakteryzuje się też i jakiego jest typu, czy dynamiczny, czy pojemnościowy, znaczy, to charakteryzuje no, też pasmem przenoszenia na przykład. To też dwa typy, jeżeli chodzi o wyjścia, tak? To jest to zbalansowane, niezbalansowane. Niezbalansowane to będzie na przykład mały jack, tak? A zbalansowane to XLR, to całkiem inaczej się zachowuje. Po XLR-ze możemy puścić to zasilanie, tak, czy jest używane do tych pojemnościowych. Ale tego nam komputer nie ale wyda, są też... to musimy do miksera podłączyć, nie? Tak, do miksera. Natomiast są też mikrofony, które mają własne przedwzmacniacze i mają specjalne wyjście wielopinowe. To też jest inna szkoła jazdy. Generalnie nie polecam mikrofonów dynamicznych, przełączania ich z XLR-a czy z dużego jacka na małego, bo to będzie zawsze szumiało, buczało. Ale jeżeli nie robimy audycji dla, nie wiem, 20 tysięcy czy 5 tysięcy ludzi,
to nie mamy się coś szczypać, że coś tam nam szumi, bo zawsze to można ukryć, czy podkładem, czy później postprodukcją troszeczkę poczytać, może my poopowiadamy dzisiaj bramka szumów i tak dalej, i pewne rzeczy nawet odciąć, pewne pasmo, i da się to zniwelować. No to powiedzmy, wspomniałem ten termin pasmo przenoszenia, jest to po prostu zakres, w jakim mikrofon łapie częstotliwości od, załóżmy, 20 ale to jest bardzo teoretyczne. 1000 herców, czyli wiesz, to są tak, jakbyś próbował opisać, jaki kolor ma bluzka w sklepie, tak? No, jeden powie czerwony, drugi powie bordowy. No, więc tak, no, ale mówię, że... Znaczy nie, no zgadza się, w teorii to tak wygląda, że to jest, jak zakres dźwięku, który powinien przyjmować ten mikrofon, taki, na który być najbardziej czuły, tak to nazwijmy. Dobra, teraz no wyszło coś strasznego, znaczy nie strasznego, bardzo powiedzieliśmy o takich profesjonalnych rzeczach, lecz pamiętajmy, że chcemy zrobić audycję o tym, jak prowadzić podcasty, czyli naprawdę dla początkujących, więc co początkująca osoba potrzebuje, żeby prowadzić podcast? No, początkująca osoba no przede wszystkim potrzebuje urządzenie, na które mogłaby to nagrać. To najczęściej jest komputer. I teraz wyjdźmy, powiedzmy, przewodami, to będzie dość ciekawe porównanie, do tych naszych mikrofonów. Proponuję zainwestować śmieszne pieniądze już w tej chwili, bo te karty można kupić używane, w jakąś kartę, już się tak utarło, że będzie ten Creative, niech będzie Creative, żeby nie była kartą zintegrowaną. Prosty przykład. Ja swojego czasu bawiłem się samym broadcasterem i testowałem go na różnych kartach. To jest taki program do nadawania, znaczy automatyzacji emisji, opowiem w ten sposób. Czyli tam wstawiamy pliki, muzykę i on nam ją automatycznie miksuje, nie miksuje. O tym był poprzedni odcinek, więc o radiach, o nadawaniu swoich audycji, o prowadzeniu radiów tutaj nie mówimy. Ja może dopowiem, jasne, bo jest tak mniej więcej środek audycji, że słuchacie audycji Geek Cloud w kontestacji filmowanej przez PDA Site i słuchacie odcinka pod tytułem Poradnik początkującego podcastera, trochę rzeczywiście przez pytania słuchacza, który zadzwonił, zachęcamy do dzwonienia oczywiście kontestacja.com bądź pod telefon 222-195-321. Trochę przez pytania Jacka żeśmy odwrócili tutaj kolejność i najpierw powiedzieli o najbardziej zaawansowanych rzeczach, jakie chyba będą poruszane w tym odcinku, natomiast teraz wrócimy do bardziej początkujących i powiem, że właśnie oprócz tego, że znaczy, że koncepcja tego odcinka tak wyjawie trochę powstała właśnie przez to, że słuchacze, czyli wy, dopominaliście się bardziej mowy właśnie o czymś takim, o prowadzeniu normalnie podcastów, które są zazwyczaj nagrywane na martwo, a nie są nagraniami z audycji na żywo wrzucanymi gdzieś do archiwum, o sprzęcie, o takich zupełnie podstawach. Natomiast jeżeli chcecie posłuchać o prowadzeniu audycji radiowych, nadawaniu na żywo, czy wręcz prowadzeniu radia, to o tym był odcinek poprzedni też z gościem Minimalem, więc polecam. Taki dyptyk. Co do tych mikrofonów i tych kart dźwiękowych. Karta zintegrowana nigdy nie będzie tym samym. Ja nawet jestem skłonny powiedzieć, chociaż to bardzo ciężko zrobić, ale najlepiej, jeżeli karta jest zewnętrzna, w sensie fizycznym zewnętrzna, to znaczy ma swoją tą puszeczkę, jest obudowana i ma zewnętrzne zasilanie. Ja jestem przykładem, że karta zintegrowana nie jest za dobra do robienia podcastów. Czy dla początkujących jest, ale ten dźwięk nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Znaczy, no Przemek, zadajmy sobie pytanie wprost. Nie buczysz, nie szumisz, nie za przeproszeniem pierdzisz tutaj na antenie, nie. Nie jest tak. Więc źle, jakby ale... też nie róbmy nie wiadomo czego. Te karty zintegrowane da się wykorzystać, natomiast w pewnym momencie apetyt rośnie w miarę jedzenia. I bez sensu jest się zaopatrywać w drogi mikrofon, kiedy będziemy mieli kartę zintegrowaną, bo to przestanie w jakiś sposób korelować. Natomiast wracając do tych kart. Najlepiej, gdyby ona miała zewnętrzne zasilanie. To się teraz bardzo rzadko zdarza, bo producenci nie lubią się bawić w takie rzeczy, po co oni mają jeszcze tam zasilacze dostarczać, jakieś transformatory jeszcze do Unii, takie zasilanie do Ameryki, takie i tak dalej. Więc przede wszystkim to się dzieje na USB. I teraz, jeżeli mamy dobry zasilacz do komputera i płyta główna i te wszystkie inne podzespoły są dobrze izolowane, to jest duża szansa, że będzie nam to świetnie pracowało. Natomiast jeżeli nie,
to mogą być problemy, więc zawsze lepiej tą kartę mieć oddzieloną, bo tam pojawia się pewne zasilanie, tak, to napięcie i mogą się dziać różne rzeczy. Zresztą, jeżeli ktoś się bawi trochę komputerem, to doskonale sobie zdaje sprawę, jak różne rzeczy mogą się dziać po jakimś tam przepięciu, tak? A dla dźwięku to jest bardzo wrażliwe, bo po to są te ekrany na przykład właśnie w tych kablach mikrofonowych przede wszystkim, żeby takie rzeczy niwelować. Co do interfejsów przechodząc, podstawowe interfejsy pozwalają nam uzyskać jedną podstawową rzecz, że możemy sobie wpiąć dużego jacka albo XLR-a. I wtedy odchodzi nam w pewien sposób ten problem, że musimy dużego jacka przemieniać na małego i to wyjście zbalansowane na niezbalansowane i jest wtedy już właściwie te zakłócenia powinny się nie pojawiać, bo te interfejsy mają zazwyczaj w ten sposób są zbudowane, żeby to zasilanie stabilizować i żeby te zakłócenia były jak najmniejsze. I wtedy możemy już się naprawdę bawić. Jeżeli mamy interfejs, powiedzmy średniej klasy mikrofon dynamiczny. Cóż jeszcze? No te kable właśnie. Wiele osób robi taki mik, że kupuje sobie mikrofon dynamiczny i dostaje do niego kabel, jest zadowolona, bo jest cienki, on się nam tam nie będzie, prawda, mocno zajmował miejsca, nie jest za sztywny. Chyba muszę Państwa rozczarować, bo właśnie te kable mikrofonowe powinny być dość grube i dość sztywne. Chociaż nie, może sztywne to przesadziłem, ale dość grube. Bo powinny mieć do sporo tego ekranu i powinny mieć właściwej jakości ten ekran. Ja powiem tak, w tej chwili mój kabel do mikrofonu jest wartości mikrofonu Shure'a, nie jednego, ale daje to dość duże efekty. Natomiast co do dźwięku już takiego, nie wiem, ktoś chce podkładać jakiś podkład, czy ktoś chce przekazywać dźwięk tak zwany liniowy. No, czym się różni dźwięk liniowy od dźwięku takiego, nie wiem, jak bym to porównać, no z takiego mikrofonu powiedzmy, żeby już nie mieszać ludziom w głowie, tym, że dźwięk liniowy nie potrzebuje wzmocnienia, bo to on jest jakby sam w sobie wzmocniony i podłączamy go pod źródło, które nawet nie musi mieć zasilania, tak, i zawsze będziemy słyszeć, natomiast te mikrofony właśnie jest problem głównie z zasilaniem, to wszystko się o to rozbija, ten prąd, który tam skacze, i proponowałbym, jeżeli ktoś by już się chciał tak bawić troszeczkę poważniej, albo tak zwane chiny, tak, albo duży jack, no bo mały jack, duży jack mono, bo mały jack stereo ma to do siebie, że znów te złącza na tej wtyczce są bardzo blisko siebie i może dochodzić tam do różnych przepięć, tym bardziej, że te wejścia jacka stereo małego mają to do siebie, że te blaszki się odginają, rozginają, i z czasem może to stracić swoją funkcjonalność. No niestety, to są rozwiązania nie do takich zabaw, gdzie eksploatujemy to w sposób no dość mocny, tak, bo nie nagrywamy przecież podcastu raz na rok. Co jeszcze, Krzysztofie, byś proponował? No, ja myślę, że warto tutaj uporządkować trochę wiedzę, bo operowaliśmy wcześniej, zwłaszcza przy słuchaczu, przy Jacku, pojęciami takimi jak mikrofon elektretowy, jak tutaj właśnie to zasilanie. No więc o mikrofonach dynamicznych była mowa przed tym, jak Jacek zadzwonił, to ja może powiem od strony fizycznej, że mikrofon pojemnościowy z kolei polega na tym, że tam jest element elektryczny obwodu, który ma pojemność, czyli jak wiemy, może ze szkoły pamiętamy, kondensator. I pod wpływem dźwięku drga jedna z okładek kondensatora, zbliża się bądź oddala od kolejnej, przez co zmienia się pojemność kondensatora, no i wywołuje to mierzalne zmiany w napięciu na tym kondensatorze, które jest przekształcane właśnie, podawane na wyjście jako dźwięk. No ale żeby taki kondensator, prawda, działał, trzeba go zasilić, czyli trzeba wytworzyć różnicę napięć między okładkami, różnicę potencjałów, czyli napięcie między okładkami. Widzę, dlatego właśnie naprawdę to zasilanie. Ale z wyjątkiem są tutaj mikrofony elektretowe. Elektret to taki odpowiednik magnesu, tylko że elektrostatyczny, on jest na stałe naładowany, czy tam spolaryzowany, powstaje dipol elektryczny. W każdym razie wytwarza własne pole elektryczne, tak jak magnes magnetyczny. No i w związku z tym, jeżeli jedna okładka jest z elektretu wykonana, z takiego materiału, to wtedy no już on jest jakby, to zasilanie ma sam w sobie, więc nie musi być dodatkowo zasilany ten typ wyjątkowy pojemnościowych mikrofonów.
No i jeszcze na zakończenie może o tych mikrofonach. Mówiłeś, Grzesiu, o wyprowadzaniu kabli z komputera. Ja powiem, że problemu można uniknąć tych wszystkich tam, prawda, przejściówek z małego jacka na dużego i odwrotnie. Można uniknąć teraz, bo całkiem niezłej jakości są produkowane, choćby przez firmę Behringer, mikrofony, które się w zasadzie nie różnią od takich, które są inaczej podłączane przez tam jacka czy przez XLR, mianowicie przez USB. Behringer produkuje wersję mikrofonów, które można podłączyć przez USB i są równie dobre, prawda? Można łatwo znaleźć. To też Rode produkuje właściwie brata bliźniaka Procastera, właśnie pod USB, on się nazywa Podcaster. To eliminuje pewne elementy w systemie, tak? Czyli niepotrzebny jest wzmacniacz, niepotrzebny jest mikser i do nagrywania zasilanie samego głosu jak idzie. Najbardziej to wystarcza. Natomiast też troszeczkę staje się to ubogie. No, ja nigdy nie korzystałem z mikrofonów USB z tego względu, że jakby to jest poza moim polem zainteresowania. Oczywiście dla osób, które chcą nagrywać, tam jest też troszeczkę wyższy koszt, chociaż szczerze powiem, Behringera nie polecam, jeżeli chodzi o USB. Ta firma no, ma to do siebie, że ma to do siebie, jeżeli chodzi o mikrofony. Taka brawura językowa. Natomiast AKG no, tak Yeti, to Blue, polecał. No AKG to już wysoko. Nie wiem, nie widziałem mikrofonów AKG pod USB. No więc pewno odwołuję się do Rode, mam do tego sentyment, to jest sprawdzona firma. Trochę cię Grzesiu chyba. Natomiast tak, no to jest rozwiązanie. Tak samo rejestratory, które można podłączyć bezpośrednio jako źródło dźwięku, tak, też pod USB jako mikrofon taki zewnętrzny. No to właśnie, ja tak droższe, mam. Powiem wam, że ja tak mam, ponieważ no wyście już obaj powiedzieli, co macie. Przemek własnej roboty, mikrofon pojemnościowy, ty mikrofon dynamiczny z całym drogim kablem i mikserem po drodze. Natomiast ja mam w tej chwili rejestrator dźwięku, bo tak się zwykło mówić, wiele ludzi tak nazywa rejestratorami, takie bardziej zaawansowane dyktafony współczesne, to już nie jest to, co kiedyś, taka mała kasetka i tam przyciski, tak jak na magnetofonie mechaniczne, tylko to teraz są urządzenia, słuchajcie, całkiem wiele potrafiące, zwłaszcza te z troszeczkę takiej średniej półki, czyli tak no, używane można kupić takiego Zuma H1 powiedzmy od 300 zł, Zuma H2 od 450, taką tą starszą wersję, bo ta nowsza chyba się różni tylko tym, że jest wyszła w trzech kolorach. Natomiast starszej można sobie Zumie H1 uaktualnić oprogramowanie i używać też, tak jak Zuma H2 można było od początku, jako mikrofonu zewnętrznego, jako zewnętrznej karty dźwiękowej. On ma wbudowany mikser i przez bądź USB, bądź małego jacka podpiąć do komputera. Ja w tej chwili mam go podpięty przez USB, gdzie jest i zasilany, i dźwięk też tym idzie do komputera. Nadaję do was właśnie z Zuma H2, który jest dyktafonem no fajnym, bo sam też sobie na przykład mierzy dźwięk, znaczy mierzy czas, przez co nie rozsynchronizuje się. To jest ważne dla tych, co nagrywają na przykład wideo kamerą osobno, a osobno dźwięk czymś lepszym niż mikrofon w kamerze. To wtedy taki tańszy dyktafon tam za 100 ileś złotych typu powiedzmy Optimus, bardzo popularna też firma, no godne polecenia, ale na przykład już będzie trzeba potem w programie synchronizować co kilka sekund, tam przesuwać, żeby na przykład taką ścieżkę audio dopasować do ścieżki wideo, bo troszeczkę ten pomiar czasu jest taki właśnie rozjeżdżający się z czasem, faktycznie upływającym. Natomiast w Zoomach tego problemu nie ma. No i na tym Zoomie mam jeszcze taką ważną rzecz, o której warto wspomnieć, gąbkę. Gąbka powoduje nam, że jakieś drobinki, czy jakieś śliny, czy jakieś pyłu, które naszym oddechem, czy innymi podmuchami wiatru, czy czegoś, jeżeli w terenie nagrywamy, no bo dyktafon nie tylko jako mikrofon możesz zużyć, ale też właśnie do nagrywania w terenie, to jest zaleta, nie musimy nosić laptopa. Wiesz co, Krzysiu, to bym tutaj cię trochę sprostował. Tak? Te gąbki w tych Zoomach może nie są po to, żeby na Zooma nie pluć, chociaż to też jest dobre rozwiązanie. Przede wszystkim chodzi o głoski popowe tak zwane, czyli no. ty. Tak, jak w tym momencie pokazałem wszystkim słuchaczom, właśnie to usłyszeli. To ma jakiś sposób niwelować, ale to też jest substytut, bo podstawowym filtrem takim fizycznym, czyli takim czymś, co możemy wziąć rękę, który niweluje te głoski popowe, to jest tak zwany pop filtr, no, jakby miał się nazywać.
To jest po prostu taka siatka jak pończocha naciągnięta na takie kółko i przed mikrofonem się to zazwyczaj zakłada. Szczególnie przed właśnie pojemnościowymi, które są, mają te membrany bardzo duże i są wrażliwe na takie uderzenia, na takie podmuchy powietrza, które się generują właśnie przy tych głoskach, no bo to są głoski, które powietrze wychodzi nam z ust, tak? Natomiast co do wychodzenia na zewnątrz z dyktafonem, to tam bardziej stosuje się tak zwane osłony przeciwwietrzne, ale takie kudłate, zrobione z dłuższych jakby włókien, z takiego futerka. To ma za zadanie chronić przed wiatrem, że wiatr zatrzymuje się na tym futerku, a nie uderza bezpośrednio w membranę. To jest, takie coś jest sprzedawane razem bodajże z tym jeszcze wyższej klasy, tak z górnej półki, naprawdę to jest czterocyfrowy wydatek Zoom A4N1. Ale proponuję sobie samemu to zrobić z jakiegoś tam futerka starego, bo jeżeli będziesz chciał to kupić, to splajtujesz. No oczywiście, więc tak jak przypominamy, mówmy przede wszystkim o początkujących, o sprzęcie dla początkujących, czyli co, ten, jeżeli chcecie nagrywać na zewnątrz, to jakiś Olympus z rzędu 100 zł, natomiast jeżeli chcecie tylko przy komputerze, czy też nosić ten komputer ewentualnie, jeżeli to jest jakiś lekki netbook ze sobą, tam gdzie będziecie nagrywać na łonie natury, bądź nagrywacie tylko u siebie w zaciszu swojego fotela, no to wtedy... Jakim kosztem według ciebie można się zamknąć, gdy chodzi o właśnie ten sprzęt, który dodatkowo oprócz komputera trzeba mieć? Czyli kabel. Wiesz co, znaczy mówimy o której opcji? Mówimy o tej opcji z tanim mikrofonem podłączonym do jakiejś karty zewnętrznej, znaczy niezintegrowanej, czy mówimy o opcji mikrofonu USB? Czy mówimy o opcji rozbudowanej, czyli tam jakiś mikrofon lepszy, dynamiczny? Ja też dobrym, jeśli jest na przykład mikrofon tak zwany patykowy, nie jest tak swojej jakości, jak wszyscy mówili. Na początek się nada. Znaczy wiesz co, no, ja na początek się wszystko nada. Powiedzmy jedną rzecz najważniejszą, że na początek wszystko się nada, co nie brzmi koszmarnie. Na początek, no jeżeli chcesz zaczynać przygodę z podcastingiem, to po prostu nagraj coś, puść znajomym, puść nawet w internet, po feedbacku, po tym jak ludzie zareagują, będziesz wiedział, czy też sam będziesz tylko wiedział po tam jednym, dwóch odcinkach, czy ty się do tego nadajesz, czy to ci pasuje, czy się podoba ci właśnie taka interakcja ze światem, wyrażanie się w ten sposób do ludzi, że im właśnie takie odcinki audio serwujesz, a oni je konsumują swoimi uszami. I to jest najważniejsze, dopiero po tych dwóch odcinkach zacznij, nie wydawaj kwoty większej niż dwucyfrowa, dopóki co najmniej tych dwóch, trzech odcinków nie masz. Chyba, że... No, ale dlaczego ludzie nie mają wydawać, tylko mają taką chęć, to Krzyśku, tak. Dlaczego mam im zabronić? No wiesz, są ludzie, którzy kupują taki sprzęt, nagrywają jeden odcinek, on stoi, ale oni są z tego dumni, tak? I takie elementy znam. Natomiast co do tych tanich mikrofonów, tam są dwie kwestie. Po pierwsze kwestia tego, jaki ma nagrywający sprzęt, ale po drugie kwestia tego, jaki ma słuchacz sprzęt. Bo może się okazać, że my będziemy mieli sprzęt za kilkanaście tysięcy, czy kilkadziesiąt nawet, a słuchacz będzie miał słuchawki, w których będzie działała tylko prawa i będzie jeszcze szumiła, bo mu się kabel złamał i wtedy powie, ale badziewie gość zrobił, bo ja tu niewiele co słyszę. A może być też tak, że słuchacz będzie miał bardzo dobry sprzęt, a my będziemy mieli słaby i wtedy usłyszy te niedogodności, które będą mu po prostu przeszkadzać. Bo przy dobrym sprzęcie pewne rzeczy wychodzą, bo to w tych słuchawkach na przykład pasmo odtworzenia jest bardzo szerokie i wtedy słychać każdy szum, każdą niedogodność. I to też jest bardzo ważne, dlatego też ważne, do jakiej grupy ludzi trafiamy. Natomiast wydaje mi się, że na początek dobrym rozwiązaniem, chociaż ja tego nie praktykuję, jest ten mikrofon USB, bo to ma po drodze bardzo dużo gdzieś tam uproszczeń, tak, bez tych kabli, bez tego kombinowania. To jest kwestia, wydaje mi się, że w dobrym polocie, a zresztą zawsze można kupić mikrofon używany gdzieś tam 100-200 zł i już pojawiają się takie rzeczy. Grzesiek? Mam takie pytanie, czy zgodzisz się z tezą Bareta z czatu, że tanie mikrofony służą do tego, żeby zachęcać do kupowania drogich mikrofonów? To jest troszeczkę jak w kasynie, tak? No bo dają nam tam te darmowe żetony czy coś tam, potem wracamy jeszcze raz. To wszystko zależy od tego, co chcemy robić i jak do tego podejdziemy. Bo tak, pojawia się pewny moment i ja widzę to po sobie, że to już nie jest ważne, że ja brzmię idealnie, tylko że pojawił się nowy sprzęt, pojawiło się coś tam, pojawił się lepszy sprzęt,
I to troszeczkę tak działa, że się sami nakręcamy. Jeżeli ktoś złapie tego bakcyla, jeżeli wychodzi ze studia czy ze swojego domowego, zostawia swój domowy mikrofon i zaczyna mu tego brakować. No ale tak właśnie działają pasjonaci, to jest piękne w tym. Natomiast nie, no chyba tanie mikrofony do kupowania drogich, to są nie ci producenci, to tak nie działa. Generalnie ten rynek jest bardzo wąski. Dobrze, więc głównym tematem dzisiejszej audycji jest sprzęt. Myślę, że już większość audycji minęła i minął też czas na mówienie o sprzęcie. Chyba, że będziecie mieli takie pytania, oczywiście możecie dzwonić wciąż. Kontestacja.com na Skype'ie bądź telefonem 222-195-321. Powtarzam, 222-195-321. Zachęcamy do tego i do wchodzenia na czata, który jest na chat.kontestacja.com, gdzie są inni słuchacze, z którymi możecie sobie pogadać, a także my tam jesteśmy, no przynajmniej dwóch z nas. Teraz może powiedzmy, co się stanie, gdy już nagraliśmy jakiś materiał, mamy jakieś tam kawałki, mamy jakieś, powiedzmy, intro, które sobie przygotowaliśmy, czy ktoś nam zrobił, mamy pościągane jakieś podkłady, no i mamy nagrane jeden bądź więcej fragmentów od siebie, czy od innych, czy ze Skype'a zgranych przez Mixtero, o którym było ostatnio, rozmowę z kimś, jakiś wywiad, który chcemy zamieścić w podcaście, cokolwiek. No mamy dużo plików audio, powiedzmy, nazwijmy to tak. No i teraz jak z tego zrobić podcast? Czyli czy będziemy to nagrywać rejestratorem, czy jakimś programem i w jakim formacie, ale też czy będzie to stereo, czy będzie to mono. Ja osobiście uważam, że nie ma sensu nagrywać mikrofonu w stereo, bo dla niektórych kart powoduje to taki efekt pogłosu, bo one sobie zaczynają tam generować ten drugi kanał w jakiś dziwny sposób. Ja tego do dzisiaj nie rozumiem, ale tak się czasami karty zachowują, te tańsze. Natomiast też jest bez sensu nagrywać stereo z tego względu, że że i tak to będzie zawsze mono. Tu nie ma innej możliwości, tak? Bo membrana jest jedna, dźwięk jest jeden i to zawsze będzie mono. Są oczywiście mikrofony stereo, mam cztery. Takie tańsze czy takie bardzo drogie, ale w to się raczej nie bawmy, bo to będzie generowało pogłos po prostu. To nie do takich zadań są te mikrofony. Co do formatów plików, ja polecam, są tak zwane bezstratne, tak? Czyli ten dźwięk teoretycznie powinien być dokładnie taki jak nagrany, to jest między innymi Wave czy FLAC. To oczywiście odradzam, bo to są kosmiczne ilości danych. MP3 ma to do siebie, że występuje ta kompresja. No co to jest kompresja? To w przypadku kodowania tych plików występuje pewna utrata danych i różnie to się zachowuje, tak? Czasami występuje utrata danych z jednego kanału, częściowa, tak zwane join stereo, gdzie jest odtwarzana również w teorii, tylko ta różnica pomiędzy jednym a drugim kanałem. Są też tak zwane MP3 niby bezstratne, ale to już są bardzo wysokie kompresje. Tak jak zazwyczaj pliki w internecie, które się pojawiają, to jest gdzieś tam 128, to potrafią być i 1400 i nie wiadomo ile. To jest wszystko bez sensu. I kolejna sprawa z MP3, nie każdy program ma te biblioteki do MP3, nie zawsze są podpisane licencje. Czasami producenci też nie chcą dodawać. Ja osobiście poruszam się w plikach OGG, tak jak właśnie ktoś tu napisał, że jest lepszy niż MP3. To są pliki, które dają dobrą jakość, satysfakcjonującą, a jednocześnie nie są zbyt duże. I teraz jeżeli mamy nagrany ten podcast, te pliki audio, to musimy wybrać jakiś program do edycji dźwięku. Jest tam kilka darmowych, większość chyba ludzi pracuje na Audacity. No omówmy to, bo to jest to, co najwięcej ludzi pracuje, najłatwiej jest znaleźć porady od innych podcasterów czy gdzieś w internecie, więc powiedzmy może tylko właśnie o Audacity. Ja powiem wprost, że nie jestem w stanie zobrazować na antenie radiowej, jak uczynić coś w programie Audacity. Natomiast ale powiedz, co można zrobić? Jakie czynności, uwagi? Właśnie normalizacja, odszumianie, że takie rzeczy właśnie warto podstawowo umiejętności mieć? Bierzemy plik i wrzucamy do programu, to ja przynajmniej tak robię, to patrzymy na obwiednie. Co to są obwiednie? To jest właśnie ten plik jakby zobrazowany w formie tego takiego wykresiku, jak na EKG. I teraz patrzymy, jaki jest poziom dźwięku, czy słuchamy również przede wszystkim, ale możemy zobaczyć,
w których momentach, jak się plik zachowuje. Czasami występują tak zwane... Nie, wyleciało mi z głowy. Wiem, jak to wygląda, nie wiem, jak to nazwać. Występują takie... dosłownie to są tam jakieś ułamki sekund, takie trzaski, których nie zauważymy, ale możemy je usłyszeć. No to też trzeba zwracać uwagę. I przede wszystkim... No dalej, co następuje? No to następuje w pewnej kolejności oczywiście, chociaż ona przy takiej precyzji nie jest też do końca wymagana, ale powinniśmy najpierw ten plik dokonać na nim w pewien sposób odszumiania, potem powinniśmy ten plik, no to już w zależności od jak to uważa, ale generalnie potem powinniśmy dokonać korekcji dźwięku, a następnie normalizacji. Z tego względu, że no najlepiej pracuje się, jeżeli chodzi o zmianę brzmienia, najlepiej pracuje się na tej oryginalnej ścieżce. W momencie, kiedy zaczynamy ją normalizować, to znaczy wyrównywać poziom całego dźwięku do podobnego poziomu, inaczej się tego nie da powiedzieć, no to mogą wystąpić pewne tam przypadki, wypadki. Dlatego najlepiej korekcji dokonywać na tej ścieżce oryginalnej. No i też ważne, żeby nagrywać w poziomie, który jest niezbyt cichy, bo możemy później, bramka szumów może nam później, czy jakieś tam rzeczy, które będą wycinać pewne pasmo, możemy to stracić, swój głos nawet, jeżeli coś jest bardzo cicho. Za mały odstęp sygnału od szumu, tak zwany SN ratio, signal to noise, tak? Tak, natomiast, no to wiesz, procesowanie dźwięku to chyba się nie będziemy bawić. No nie, mamy Jacka na antenie. Czy Jacku, tak, czy jesteś tym samym drugi raz, tak? No to drugi raz mamy tego samego słuchacza. Witamy cię i wybacz, Krzysiek, że tak gnębię gościa, ale po prostu jak ktoś się trafia, kto ma wiedzę, to aż normalnie się chce dzwonić, aż mikrofon się, wiesz, pali normalnie. A to w takim razie, żeby oszczędzić ci poparzenia rąk, to jak najbardziej zadaj swoje pytania. Myślę, że możemy troszeczkę przedłużyć, bo nie ma po nas żadnej audycji, tak? Czy pozostałe? Jak najbardziej, ja nie mam nic przeciwko, miło mi się rozmawiać. Przemku, współprowadzący szanowny, możemy? Możemy. Dobra, to przedłużamy troszkę. Ja mam takie pytanie, jakie myślę jeszcze nie padło. Jak zorganizować, że tak powiem, obsługę dźwięku w momencie, kiedy prowadzimy taki wywiad na żywo, czyli osoba jest tuż obok i do tego dochodzi nam obraz, czyli dochodzi nam kamera. Chodzi mi dokładnie o to, że ja kiedyś byłem w pewien sposób poproszony o radę, w jaki sposób to zorganizować, czy chodziło o to, że było nagranie z jednej imprezy i tutaj jeszcze do tego jakby dochodzi to, że tam akustyka danego pomieszczenia no była straszliwa i ta osoba wydała na mikrofon do kamery jakieś straszliwe pieniądze jak na tamte czasy i była po prostu przerażona, że głos osób, który był tam nagrywany, tam jeszcze jakaś muzyka była w tle, że to wyszło przekoszmarnie. I tutaj chciałbym się dowiedzieć od gościa w przypadku realizacji jakichś nagrań z kamerą, czy bardziej byś preferował rozwiązania idące w kierunku takich mikrofonów nausznych czy nagłownych pojemnościowych, czy bardziej byś preferował, że tak powiem, no iście w odpowiednie ustawienie tej kamery z mikrofonem, czy może też ustawienie jakiegoś mikrofonu właśnie pomiędzy nimi, który będzie łapał po prostu absolutnie wszystko z otoczenia i jak to potem, no w takim największym uproszczeniu, jak to potem zmontować tak, żeby zarazem no, uniknąć straty, a jednocześnie, żeby potem to nagranie no, nie wyszło jakoś dziwnie, tak, że ten głos tych osób jest po prostu jakoś dziwnie odseparowany. No, słychać to jest wrażenie strasznej nienaturalności. W jaki sposób to tak zorganizować, żeby takie nagranie właśnie potem z użyciem kamery no, wyszło no, może nie profesjonalnie, ale chociażby półprofesjonalnie, tak? I to jest moje takie pytanie na koniec. Serdecznie dziękuję, przestawiam się na odsłuch.
No więc tak, ja może Krzysiek mnie pewnie tu skarci, ale opowiem takie trzy moje doświadczenia, powiedzmy, jeżeli chodzi o nagrywanie obrazu i dźwięku, bo dużo osób się w to bawi. Przede wszystkim ja już różne dziwne rzeczy w swoim krótkim życiu robiłem i była taka sytuacja, kiedy właściwie nie miałem sprzętu, a musiałem nagrać koncert jakiejś tam orkiestry seniorów dętej w kościele. Oczywiście kościół taki typowy to jest studnia. Tam się wszystko od wszystkiego odbija i wystarczy coś powiedzieć i cała parafia już słyszy, tak? Bo to jest tak niesamowity pogłos. I skorzystałem z mikrofonów pojemnościowych Behringera C1, trzy sztuki, które to jest do dzisiaj dla mnie coś niesamowitego, to była brawura po prostu. Nagrałem to, potem to jakby odciąłem te dźwięki, które były najmniej słyszane, czyli ten tak zwany pogłos. I okazało się, że odległość pomiędzy tam orkiestrą i tymi trąbkami i tam innymi dziwnymi rzeczami była tak duża, że mogłem dosłownie wejść świetnie w ten moment i uzyskałem, odciąłem jakby pogłos. To jest rzecz pierwsza, czyli można bawić się w nagrywanie rzeczami pojemnościowymi, różnymi innymi, tylko pojawia się kwestia synchronizacji, rzecz trudna. Po co są te wszystkie klapsy w tych filmach? No bo wszyscy tam patrzą na te klapsy, jak ktoś wie to dobrze, jak nie, to ja się teraz powymączę. Patrzą na te klapsy, po cholerę to jest. No właśnie to jest do synchronizacji dźwięku. Bo w filmach bardzo rzadko robi się tak, że nagrywa się ścieżkę dźwiękową na kamerę. To jest bez sensu po prostu w filmie, w sytuacji produkcji filmowej. Kamerę podłączać do miksera. Jest dźwiękowiec, ma swoje stanowisko, ma rekordery, które kosztują niesamowite pieniądze. I to jest moment synchronizacji, czyli moment uderzenia tego klapsa. To jest widoczne, jest również słyszalne. I na obwiedni, czyli w edycji dźwięku, to jest taka kreska prosta. Jest to bardzo łatwo zlokalizować i w momencie, kiedy zaczynamy nagrywanie, jest chwilka ciszy, dajemy klaps i później na filmie możemy to bardzo łatwo, przy edycji możemy bardzo to łatwo zsynchronizować, czyli moment uderzenia rękami, nie trzeba kupować tego klapsa, moment uderzenia rękami, grać z tą linią na tej obwiedni. Jak się zapomni, można też po... Co do samej techniki nagrywania, ja osobiście ściągnąłem z Hongkongu mikrofon za jakieś tam 100 coś złoty, kierunkowy, taki shotgun, jak to się mówi, jak to mają ci dziennikarze wszyscy, kierunkowy, taka rurka czarna, długa, z taką gąbką. Mikrofony takie w Polsce są albo na małego jacka, co jest absolutną porażką i tego nie polecam wszystkim filmowcom, albo są na XLR-a, ale to jest właśnie na przykład Rode, znów Rode, albo AKG, albo jeszcze droższe firmy, które kosztują parę tysięcy, bez sensu. Dlatego ja ściągnąłem go z Hongkongu, bardzo dobrze trafiłem, to tyle moje szczęście. Mam również tyczkę do tego mikrofonu i w momencie, kiedy coś nagrywam z kamerą, to najczęściej właśnie stawiam takiego ludka, tak zwanego tyczkowego, i on tam trzyma ten mikrofon na tej tyczce i po prostu przekręca tą tyczką i ten mikrofon się nakierunkowuje na osobę, która aktualnie mówi. Oczywiście rozwiązanie z mikrofonami tak zwanymi krawatowymi jest dobre, ale to już są technologie bezprzewodowe, które jednak wymagają troszeczkę lepszego sprzętu. No i Sennheisera, taki zestawik kosztuje tam, nie wiem, 1500 czy 3. No co już jest dużym wydatkiem, bo za tyle to można dobrą kamerę kupić. Natomiast ostatnim rozwiązaniem jest mikrofon albo wbudowany w kamerę, albo znów Rode ma bardzo fajne mikrofony. Nie jestem opłacany przez firmę Rode, bo niektórzy mogą tak pomyśleć. Po prostu mam bardzo dobre doświadczenia z tym sprzętem. Albo Sony. Tutaj mogę też polecić. Jest taki mały mikrofon Sony, który się wyjmuje zresztą z tego uchwytu na kamerę. On jest pod XLR-a, co prawda. No to już jest problem, bo kamera musi mieć XLR. Natomiast te Rode'owskie mają własne baterie i wtyk małego jacka, więc tam nie ma problemu. Ale ten mikrofon Sony na tego XLR-a można wyjąć. On jest taki dość króciutki shotgun. Można go później używać do wywiadów. Natomiast generalnie, jeżeli mamy kamerę, powiedzmy tam jakiegoś Canona, taką nieprzemysłową, jak ja to mówię, to taki Rode na małego jacka, tam wideo, majki, wszystkie jest dobrym rozwiązaniem, albo po prostu przybliżyć się z tą kamerą i ona też ten dźwięk zbierze, lub skorzystać z rejestratora, ale generalnie nie ma co przesadzać, wiadomo, że jesteśmy w terenie, też nie może być tak, że słychać samych rozmówców, bo to brzmi absolutnie dziwnie, kiedy stoimy gdzieś tam w polu, jeżdżą samochody,
no chyba, że ktoś dogrywa później, a słychać sam głos. Każda cisza to jest też ważna sprawa, bo bardzo wiele osób nie zwraca, to już trochę przejdę do tego montowania. Bardzo wiele osób nie zwraca uwagi na to, że cisza też brzmi. To jest może dziwne, ale kiedy ja bym nagrał ciszę swoim mikrofonem i ktoś by nagrał ciszę swoim mikrofonem, tak zwaną ciszę, bo tam zawsze coś się pojawia, to brzmiałoby to absolutnie inaczej. I w momencie, kiedy osoby różne mają zestawy kina domowego, które mają wbudowane procesory DSP i automatycznie podwyższają poziom tego dźwięku, czy jakieś tam wieże, czy słuchawki, jakieś tam super, nie wiem jakie, czy właśnie Creative'a, który ma cały ten panel tych wtyczek DSP, to kiedy słucha takiego nagrania i w pewnym momencie ta cisza zostaje ucięta, za chwilę znów wraca, znowu ucięta, bo ktoś się bawił w montowanie, nie zdając sobie sprawy z tego, że ten szum też jest słychać. Nie ma dźwięku, nie ma nagrania, które by było absolutnie bez szumów. To jest niemożliwe po prostu. Dlatego cisza też brzmi, zwracajcie na to uwagę przy montowaniu, bo później wychodzą bardzo różne rzeczy. No to powiedzmy sobie może też coś takiego, że gdy o tych formatach była mowa, no OGG jest formatem, prawda, zupełnie wolnym, otwartym, więc jest wybierany przez takich różnych geeków, zwolenników właśnie wolnego, otwartego oprogramowania. Natomiast MP3 no, jest opatentowany, ten patent jest udostępniony, że można powszechnie używać tego, no ale jednak jest własnościowy. Natomiast jest najpopularniejszy, no po prostu najwięcej jest i sprzętu, i oprogramowania, które potrafi to odtwarzać. Ale nie jesteśmy od niego uzależnieniem. W związku z czym zawsze, nawet jeżeli publikujecie w innym formacie, no to warto też oprócz tego tę MP3 jednak, nawet z bólem serca, jeżeli was to jakoś boli, wziąć, zrobić, opublikować dla tych, którzy no tylko tu się, to potrafią zgłosować, czy też się zniechęcą, problemy jeżeli z OGG. Nie znaleźli tego i czym innym by im się na przykład błąd jakiś wyświetlał, że nie mogą tego otworzyć i zaczną się na to wkurzać. Teraz ale jeszcze... jeżeli chodzi o nagrywanie, to śmiało GG, obróbkę plików, możemy to przechowywać w tym formacie. Tak, natomiast teraz jeszcze co do rzeczy takich programowych, to gdzie wrzucać swoje nagrane odcinki? No jest tutaj kilka możliwości, można sobie albo samemu postawić jakieś archiwum i jakąś stronkę na darmowym hostingu, jakiś CMS, czyli system zarządzania treścią typu WordPress. Jest na przykład do niego wtyczka fajna PodPress, służąca dla podcasterów. Jest też kilka takich CMS-ów specjalizowanych dla podcasterów, z których można skorzystać. Tak jak mówię, można na darmowym hostingu postawić. Był już kiedyś bodajże odcinek tej audycji, w którym była mowa, jak stawiać właśnie takie aplikacje internetowe, takie CMS-y czy tego typu rzeczy, jak te rozwiązania właśnie umiejętnie wykorzystywać, dobierać do zastosowań. Więc do podcastingu jak najbardziej też możemy. Możemy też skorzystać z gotowej oferty tak zwanej stajni podcastów jakiejś. No są, jest kilka w Polsce. Ja może nie będę żadnej reklamował, ale jest, więc można, że ktoś po prostu udostępnia takie miejsce, no i tam też jest trochę innych podcastów też, no tak w kupie siła, prawda? No w kupie siła też sprzyja temu, żeby być w jakichś katalogach podcastów. No jest kilka katalogów podcastów w Polsce, między innymi jest ten katalog podcastów na o nazwie Katalog Polskich Podcastów, z którego podcasty znajdujące się w nim są omawiane co tydzień w podcastofonie. Światek podcasterski w Polsce wykształcił taką instytucję, właśnie taki podcast o podcastach cotygodniowy jak podcastofon. Raz na miesiąc nawet on jest na żywo, a pozostałych tygodniach jest na martwo, gdzie są omawiane podcasty z tego katalogu, które wyszły w danym tygodniu. Są przyznawane wyróżnienia, typ tygodnia, top miesiąca. Więc warto się tam znajdować, bo też w ten sposób można docierać do innych. Ja bym jeszcze chciał wspomnieć, bo nie powiedzieliśmy chyba o dość ważnej rzeczy, a mianowicie kwestii głośników i słuchawek, bo tutaj pojawia się bardzo często rzecz, uzupełnimy, która psuje całą zabawę właściwie. Bardzo dużo osób ma takie problemy z tym, że słyszy siebie w słuchawkach, jak nagrywa. Otóż, proszę Państwa, muszę Was zasmucić, bo to jest podstawa jakby nagrywania. My się musimy słyszeć, jak blisko, jak daleko jesteśmy od mikrofonu. Musimy kontrolować też poziomy, tak? Nie tylko patrzeć na te słupki, bo to jest jedna sprawa, natomiast też przede wszystkim siebie słyszeć.
Często też, znaczy teraz już mniej, ale spotykały się takie sprawy, kiedy ktoś nagrywał mikrofon, a miał włączone głośniki, żeby siebie słyszeć. No to też jest absolutnie niedopuszczalne, bo nie dość, że to, że to, ten dźwięk wraca, to jeszcze te głośniki potrafią się sprzęgać. Więc tutaj też proponowałbym uważać. Tak, są to słuszne jak najbardziej uwagi. Sprzężenie powstaje wtedy, kiedy dźwięk krąży w kółko, prawda, z głośników do mikrofonu i z powrotem. I zwłaszcza na niektórych częstotliwościach powstaje wtedy rezonans i może bardzo głośny pisk. Taki pewnie słyszeliście na różnych tam imprezach, jak ktoś skierował mikrofon w stronę głośnika nieopatrznie, no to właśnie to taki efekt. Szczególnie basowego. Jest takie przekonanie, że to te wysokie tony, te piszczące są najgorsze, ale nie. Głośniki basowe, zbliżenie mikrofonu to jest tragedia. No, więc nagrywajcie na słuchawkach. To jest i w radiu też nadawajcie na słuchawkach. No i tak też jeszcze jedna sprawa. Jeżeli odsłuchujemy jakieś audycji, to słuchajmy jej bez tych DSP, bez tych, już nawet nie wiem jak to się nazywa tam, różnych dziwnych rzeczy, na przykład z Creative'a, bo nie będziemy słyszeli prawdy. Przede wszystkim słuchajmy na, nie mówię, że jakiś super, ale powiedzmy przystępnych słuchawkach, bardziej takich dużych, otwartych, da nam to lepszą jakość odsłuchu, co też będzie wpływało na ocenę tego podcastu, tak? Czy nagraliśmy go dobrze, czy on już dobrze brzmi, czy może jeszcze trzeba coś tam podkręcić. Też w przypadku korekcji dźwięku, czyli ekwalizacji tak zwanej, czyli powiedzmy dodawania czy wzmacniania, podgłaszania pewnych częstotliwości, też bardzo ważne jest, żeby słyszeć dźwięk oryginalny, a nie po jakichś przeróbkach, procesorach, bo wtedy po prostu możemy zostać źle odebrani. Warto jest też wspomnieć o tym, że zupełnie inny dźwięk jest słychać często na słuchawkach, zupełnie inny na głośnikach, bo na słuchawkach na przykład, gdy mamy efekty pogłosowe, jest słychać doraźniej, a na głośniku to już się rozmywa. No to też jest, rozmawialiśmy o tym właśnie. Jest kwestia tego, że kiedy nawet nagrywamy i słuchamy w tych słuchawkach, to ale to szum, jeju, co ja mam z tym zrobić, to się w ogóle nie nadaje. A potem odsłuchujemy ten sam materiał i okazuje się, że to wcale tak źle nie brzmi. Są różne dziwne sytuacje i trzeba na nie uważać. Czasami warto nagrać sobie tam powiedzmy, nie wiem, 10-20 sekund próbnie, sprawdzić, odsłuchać, jest ok, czy nie jest ok, a nie opierać się tylko na tym, co słyszymy w słuchawkach, chociaż tak jak mówiłem, jest to bardzo ważne. Żądaj prawdy, precz z manipulacjami medialnymi spod znaku DSP. Wracając do tego, gdzie wrzucać, jeszcze jest trochę serwisów takich, gdzie można wrzucać po prostu pliki dźwiękowe, czy jakiekolwiek nawet. I takim bardzo znanym serwisem jest archive.org. Na niego wielu podcasterów bardzo wrzuca swoje podcasty. No i jest też przedsięwzięcie Filipa Dawidzińskiego, bardzo znane, mianowicie zbiór na chomiku wszystkich podcastów, wszystkich odcinków podcastów w języku polskim, czy przez Polaków tworzonych, jak i kiedykolwiek zostały wydane. No może nie, bo niektóre zaginęły, ale które tylko udało się odnaleźć, to tam są. Nazywa się to taki insiderska trochę informacja, ale myślę, że tego odcinka będą słuchać tylko tacy hardkorowcy, wytrwają do końca, więc Wincenty Pstrowski, słuchajcie. Znaczy na tego chomiku... Mówię mi nazwisko. Wincenty Pstrowski się nazywa. Jeszcze taki moment jak z Mega Upload, gdzie przyjdzie, prawda, ABW czy CBA, zapuka do drzwi i okaże się, że wszystkie serwery zostaną wyłączone w jednym momencie. Jest kopia, można to wystawić zawsze No od tak, nowa. Ale jeżeli prokurator na tym położy rękę, to już ci nawet kopia nie pomoże, tak? No ja nie wiem, może jest jeszcze kopia gdzieś, prawda, w torze jakaś taka, że nawet jeżeli na pendrive tutaj prawda, tego, tak, gdzieś na Kajmanach, tak, no w każdym znaczy, razie... Ostatnio właśnie, abstrahując, ktoś mówił, że trzeba zamknąć internet i ktoś tam właśnie krzyczał, żeby najpierw wydrukować, tak, bo się straci dane. To na tej samej zasadzie działa. Tak, downloading the internet, włóż następną dyskietkę. No to jeszcze powinniśmy powiedzieć tak na sam koniec skrótowo już, ja może powiem, a wy uzupełnicie, jeżeli uznacie, że w czymś, że coś istotnego pominąłem, kanał należy mieć, to jest ważne, należy mieć kanał
kanał RSS, tak, bo druga z technologii, która też jest znana, służy do tego samego, omawialiśmy kiedyś już w tej audycji też różnicę, Atom jakoś jest mniej popularna wśród podcasterów. Możecie mieć też, no ale podcasterzy generalnie używają RSS-a, czyli... Znaczy warto też wspomnieć o iTunes, tak? Syndication. Tak, na iTunes też to jest automatycznie. Bo bardzo dużo osób z urządzeń właśnie typu tam iPad, iPhone i tak dalej korzysta z tego programu. Zresztą z Windowsa też dość często, bo jest to stabilna platforma i łatwo do tego się dostać, tak? Jest dość dobrze w Google'ach widziana. Z tego się najwięcej ludzi przypadkiem dowiaduje o podcastingu, bo mają tam taką na urządzeniach Apple'a, tych zaczynających się od literki i zakładkę podcasty. No i o co to jest? Sprawdzę, nie? No, no i okazuje się, że podcasty. No więc niektóre podcasty polskie są w iTunesie. Tak, ludzie czasami chodząc, znaczy skacząc sobie na telefonie, sprawdzałem różne tam zakładki, aplikacje i okazuje się, że kurczę, mają podcasty, tak? I nie wiem, tam ileś giga internetu miesięcznie. No to posłucham, no i się dowiaduję. Natomiast ja bym chciał jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, jeżeli pozwolicie. Jasne. Tutaj słuchałem kiedyś audycji właśnie na temat podcastów i ktoś narzekał, że szukał w internecie na temat jakichś tam lepszych, gorszych mikrofonów, informacji. Ja powiem tak, to jest troszeczkę jak, znaczy z każdą dziedziną wiedzy, tak? To jest troszeczkę taka wiedza tajemna. I nie liczcie na to, że jakiś radiowiec, czy jakiś specjalista w danej dziedzinie, który sam nie nauczył się, czy może zapomniał o tym, że nauczył się na swoich błędach i właśnie coś tam publikował w internecie, teraz jest wielki guru, że wam na coś odpowie, bo bardzo wiele osób już nie pamięta, albo tak jak mówię, nie uczyło się w ten sposób, a dla nich jest to coś, na czym zarabiają pieniądze i środowisko jest dość specyficzne, no nie oszukujmy się, i oni raczej tą wiedzę trzymają dla siebie, a w internecie ludzie zmieniają się dość dynamicznie i no i ciężko jest liczyć na to, że dziecko 13 czy 12-letnie, czy nawet osoba, która powiedzmy dostaje się do internetu i ma taki pomysł, ma tam, nie wiem, nawet 40 lat, będę robił podcast, że znajdzie takiego specjalistę, który odpowie mu na te pytania, bo ci ludzie, którzy przez całe życie utrzymują się w tej branży, to są zazwyczaj właśnie zawodowcy, którzy na tym zarabiają i którzy no, nie będą się chcieli dzielić tą wiedzą, no tak to już jest niestety. No więc powiedzmy może, co to jest ten kanał RSS, to jest mianowicie taka lista odcinków, która jest automatycznie możliwa do pobrania i ktoś może sobie zasubskrybować, tak jak być może korzystacie z RSS-a do subskrypcji newsów, nagłówków, różnych tam informacji na różnych portalach. Tak to samo jest... są też tam rozszerzenia pozwalające publikować podcasty, że automatycznie mogą wam się są to programy, jest bardzo które dzięki temu rzecz, bo, automatycznie ściągają podcasty, na które jesteście zasubskrybowani, czy to z iTunesa, czy z innych źródeł, które z kanałów RSS, które sami twórcy podcastów wystawiają, czyli wy powinniście wystawić, żeby ludziom się mogły automatycznie ściągać. Tak i naprawdę nawet, dla podcastów nie ma takiego typowego formatu, czy protokołu, czy czegokolwiek innego, tak? Tutaj się opieramy na takich półproduktach, a RSS jest jednym z najlepszych, jeżeli chodzi o podcasty, bo większość platform, czy to blogowych, czy oprogramowania, czy właśnie do odbioru, jest kompatybilna i to jest bardzo dobre rozwiązanie. Na koniec warto polecić, myślę, tutaj dwa rodzaje serwisów. Jeden rodzaj to jest taki, który już powiedzmy pod poprzednią audycją był poruszany i w poprzedniej audycji, więc tutaj też powiemy, serwisy są w internecie poświęcone właśnie obróbce audio, nagrywaniu tego typu rzeczom. Na przykład jest zakamarkiaudio.pl, jest interaudio.pl, jest 0db.pl, no i to wiele innych, więc również są, ale te są po polsku, więc dlatego te wymieniliśmy. A oprócz tego jeszcze jest jedna skarbnica, do której podcaster warto, żeby wiedział, że istnieje i sięgał, czyli strony z darmowymi na otwartych licencjach typu na przykład Creative Commons czy jakichś podobnych, że można je za darmo używać. Czasem ewentualnie jest wymóg, że trzeba to powiedzieć, skąd to pochodzi. Mianowicie podkłady, utwory muzyczne bądź próbki dźwięku. I tutaj chciałbym polecić trzy takie. Music Alley, musicalley.com, ten freemusicarchive.com i freesound.org. Ten ostatni się różni tym, że nie jest poświęcony utworom, nie wrzuca się tam utworów, czy to z wokalem, czy bez, no jako podkład raczej te bez się nadają, ale wrzuca się tam próbki dźwięku rozmaite, czyli jakieś właśnie
odgłosy, czy to przyrody, czy to przemysłowe, no czy wszelkie takie właśnie dźwięki krótkie, jakieś wybuchy śmiechu, salwy armatnie, którymi chcemy urozmaicić nasze produkcje audio. Tu warto wspomnieć o tych licencjach, jeśli pozwolisz, bo bardzo często ludzie sobie nie zdają sprawy. Nie możemy od tak wejść do internetu, pobrać jakiegokolwiek pliku i później udostępniać go w swoich podcastach, bo nie wiemy, kto jest do niego autorem, nie wiemy, kto przez kogo została odkupiona licencja na jego użytkowanie i potem możemy mieć dość duże problemy, tak? W Polsce jest o tyle problem, że nasi ustawodawcy nie zajmują się tym, co jest powszechne, tylko zajmują się tym, co daje dużo pieniędzy. Czyli u nas jest już w tej chwili regulacja prawna dotycząca platform VOD, których jest tam kilka, a nie ma regulacji prawnej dotyczących właśnie na przykład podcastów. Jest niby prawo do cytowania, można wykorzystywać jakieś fragmenty utworów, ale to jest w większości umowne. Więc dla podcasterów tak by, też bym uczulał, żeby uważali, jakie utwory wykorzystują. Licencja Creative Commons jest w większości, chociaż też z pewnymi tam małymi wyjątkami, no, najbezpieczniejszym chyba narzędziem. Tak, więc skoro dzwoniących innych niż Jacek Welblacha nie ma, myślę, że będziemy zmierzać do końca. Myślę, może że odbierz Krzyśku jeszcze Jacka, skoro chcę zapytać. Nie, Jacek nie dzwoni w tej chwili, więc ja już nie chcę. Znaczy zachęcam do dzwonienia, czy to Jacka, czy innych. Może się załapiecie jako ostatni jeszcze na ostatek. Natomiast myślę, że nadszedł moment na wygłoszenie mów końcowych, podsumowań, ogłoszeń, czy co tam kto ma, więc może prowadzący z ramienia PBA Site ten audycji, jedyny z ekipy tutaj stałej, Przemek, bo możesz zacząć. Jeśli mi się mikrofon nie popsuł, to chciałem podsumować taką jedną rzecz. Jeśli chcemy zacząć zabawę z podcastingiem, po prostu ją zacznijmy. Nie widzę łatwiejszego sposobu na to, niż przekonać się na własnej skórze, jak to działa, jak się w tym pracuje. Po prostu sprawdźmy sami, czy chcemy to robić i wkręćmy się w tą zabawę, bo jest dosyć fajna. Ja natomiast powiem, że warto poznać środowisko podcasterskie, na Facebooku się skontaktować, są dwie grupy poświęcone właśnie dla podcasterów, jedna jest również dla słuchaczy, a druga jest dla samych podcasterów, są różne właśnie portale, fora, więc jest to światek, który się dość integruje, czasem nawet się spotyka w świecie fizycznym, grupka większa podcasterów i oczywiście z tego zawsze powstaje, a przynajmniej powinno powstawać jakieś nagranie. Podcasterzy goszczą się nawzajem, tak jak my tutaj gościmy Grzesia dzisiaj, goszczą się nawzajem w swoich podcastach, puszczają nawzajem swoje promosy. Oto też ważna rzecz, że warto mieć promos od razu od samego początku jakiś, czyli krótki jakiś taki materiał dźwiękowy, tak powiedzmy pół minuty około, który mówi, czym jest nasz podcast, kto go prowadzi i gdzie go można pod jakim adresem w sieci znaleźć. Więc myślę, że jeżeli rozpoczynasz przygodę z podcastingiem, drogi słuchaczu, czy planujesz rozpocząć, no to postaw też od początku na to, żeby wejść w ten świat podcasterski, tak właśnie też od strony społecznej, bo i merytorycznie otrzymasz często wsparcie i ktoś być może nagra ci jakieś dżingle, czy jakieś elementy nawet za darmo i będziesz miał fajnych gości, jeżeli prowadzisz nie tylko solo odcinki i w ogóle fajnie można pogadać, bo to też ciekawi ludzie. Jak Krzysiek, jeżeli pozwolisz, to jeszcze powiem coś takiego, że mówimy cały czas o sprzęcie, ale magia radia, magia podcastingu polega na tym, że zaczynamy od tych mikrofonów za 5 zł, i szukamy, grzebiemy, sprawdzamy, ta pasja się w nas rozwija, my zdobywamy coraz to nowe informacje i doświadczenia i tak stajemy się dobrze w tym, co robimy. Ja nie polecałbym rozpoczęcia zabawy z podcastingiem od wywalenia na sprzęt parunastu, czy tysięcy, czy paru, bo to nie da takiej frajdy. Zaraźmy się tą pasją, uwierzcie mi, że ona jest niesamowita. To co, kończymy? Chyba kończymy. Jak sądzisz, wyczerpaliśmy temat? No, to pytanie jest do ciebie, czy ktoś dzwoni. Nie, ja też widzę, czy ktoś dzwoni, więc nikt nie dzwoni. W związku z czym, kończymy, nie ma co. Chyba w takim razie przeciągać anteny, bo się zerwie i wtedy już kontestacja nie będzie mogła. Nie przeginajmy strun, nie przeciągajmy anteny. Kończmy, waść i do domu. To jeszcze przypomnę o tym, że audycja Geek Cloud, jak wiele audycji w kontestacji, jest wspierana dzięki wam, drodzy słuchacze.
I jeśli macie taką ochotę, to bardzo miło widzimy każdą złotówkę wpływającą, czy to na serwery, czy na kolejne odcinki. To daje motywację do działania, więc jeśli macie wolne fundusze i chcecie je dla nas przeznaczyć, oczekujemy. A teraz już będziemy się żegnać. Ja prowadzący Przemek Jedlikowski życzę wam miłego wieczoru. I Krzysiek Maczyński, Welbajbiter, mówił do was i jeszcze będzie pewnie mówił, więc zapraszam na przyszłość. Słyszymy się pewnie nieraz. I dziękujemy. Pozostańcie w pokoju. Dziękujemy gościowi Grześkowi. Ja również dziękuję za mile spędzone. I to już koniec w takim razie. Dziękujemy za posłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia za 2 tygodnie bądź w przyszłym tygodniu. Wychodzimy!